No i właśnie teraz udaję się na miejsce zbrodni. Dzień dobry przede wszystkim Łukasz jeszcze raz i pozdrowienia dla wszystkich na swoim kanale. Wszystko wykonane było perfekcyjnie, ale niestety zawsze się znajdzie jakiś maras. I ja już nie będę obiecał tutaj tobie i widzom, że nie będzie marasów, bo bardzo ładnie kurde te marasy powstają nowe. Zresztą zobacz tutaj, tu roboty jest, popatrz. Popatrz, co tu się dzieje. To wszystko trzeba zwieść. Zostało kilka dni do wyjazdu do Polski. Także słuchaj, możesz to sobie skleić, te trzy drobne filmiki. Nasza praca z grudnia jest ok. Podejrzewam, że będzie szlang, wiesz? Kwestia paru minut wykopię i tyle. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, co są w Polsce i im teraz zazdroszczę. Zazdroszczę też ludziom, którzy są wykształceni tak jak ty i robią kurwa to, co robią. Bo ja jestem bez szkoły i robię to, co robię. Patrz, jak to ładnie wygląda. Możesz sobie to pokazać. Możesz to pokazać, tą swoją pracę ostatnią chyba tutaj. Jaki jest efekt. A tam jest jeszcze jeden maraz, ale to w innym filmiku. Nara. Po raz czwarty, czy po raz trzeci. Zobacz, jak to ładnie wygląda. Jak zwykle Hubert i ja... Sorry, Łukasz, nowy Łukasz. Popatrzcie. Jedna łopata, druga łopata, trzecia łopata i te wiaderko. I oczywiście czarujące, takie trzymające w napięciu źródełko. Gdzie jest ten szlang? Gdzie jest ten szlang? Słuchaj. To jest poważna praca. Tutaj trzeba geodetę albo jakiegoś, nie wiem, kamerę termowizyjną. Szukamy tak zwanego złotego pociągu, kurwa, w tym. Albo różdżkarza. Kolany. Zobacz, Łukasz. Dupimy tu 18 lat czy 19 i zobacz, kurwa, w jakim błocie. Ostatni maraz. Myślę, że ta plantacja zostanie w końcu oddana. Wesołych świąt, pozdrowienia dla Stanisławczyka przede wszystkim. No i pokaż ludziom, jak się naprawdę pracuje w Holandii. I powiedz ludziom, że my, jak nie mamy 20, to nawet ja z łóżka nie wstaję, rozumiesz? Z łóżka nie wstaję. To tyle, pozdrów wszystkich na twoim kanale. Nara. To znowu ja, miało być bez marasów, ale mamy małe jeziorko, to jest właśnie to. Zobaczcie, co się dzieje. Nie wiem, czy to dzisiaj dokopiemy się do tego, Łukasz, to będzie chyba już ostatni maras przed świętami. Kolejna próba naprawienia splujerów. Wszystkie chodzą pięknie, ładnie, ale oczywiście, kurwa, widzisz, co się dzieje. Jeziorko. Także będzie taki krótki filmik o kopaniu, już potem nie będę nagrywał, bo będę... O, patrzcie, jak mi tutaj ładnie, ładnie pada. Także sorry, tam jest mój partner z pracy, też jest zadowolony, że będzie kopał. Ogólnie, Łukasz, no, ciekawy filmik. Ogólnie bardzo ładnie wyszło, wiesz, bo wszystko chodzi. Mamy jeden fałd, ale to się wykopie. To tyle, ciao.